Cześć. Dziś omówienie kolejnej części matury pisemnej z języka angielskiego, jaką jest rozumienie ze słuchu, czyli popularny listening comprehension. Linki do wszystkich nagrań z tego filmu oraz klucz z poprawnymi odpowiedziami znajdziesz, jak zawsze, w opisie pod filmem. Co należy wiedzieć na temat tej części? Na poziomie podstawowym trwać ma 25 minut, na poziomie rozszerzonym listening trwa około 30 minut. Zarówno na poziomie podstawowym, jak i na poziomie rozszerzonym można uzyskać z tej części maksymalnie 25% z całości arkusza egzaminacyjnego. Jakich zadań należy się spodziewać? Tradycyjnie mogą to być zadania otwarte, w których to Ty musisz zaproponować odpowiedź, oraz zadania zamknięte, gdzie musisz jedynie dokonać wyboru poprawnej odpowiedzi. Zobaczmy bardziej szczegółowo na te dwa typy zadań. Jednym z przykładów zadań otwartych są zdania z lukami. Usłyszysz dwukrotnie informacje na temat dnia otwartego w Newton College. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu musisz uzupełnić luki od 4.1 do 4.4 w tabeli, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu. Luki oczywiście należy uzupełniać w języku angielskim. Innym przykładem zadania otwartego to teksty z lukami. Tutaj usłyszysz dwukrotnie relację z akcji ratunkowej. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełnić musisz luki od 3.1 do 3.4 w poniższej notatce, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu. Luki oczywiście należy uzupełniać w języku angielskim. Innym przykładem zadań otwartych są odpowiedzi na pytania do usłyszanego tekstu. W naszym przykładzie usłyszysz dwukrotnie wypowiedź przewodnika wycieczki. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu musisz odpowiedzieć na pytanie od 3.1 do 3.4 w taki sposób, aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu. Oczywiście odpowiedzi należy udzielać w języku angielskim. Przykładem zadania zamkniętego jest tak zwane zadanie na dobieranie. Usłyszysz dwukrotnie 5 wypowiedzi związanych z uśmiechem. Do każdej wypowiedzi od 1.1 do 1.5 dopasuj odpowiadające jej zdanie od A do F i wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi. Innym przykładem zadań zamkniętych są zadania wielokrotnego wyboru. W naszym przykładzie usłyszysz dwukrotnie 3 teksty. Z podanych odpowiedzi musisz wybrać właściwą, która jest zgodną z treścią nagrania. Raz jeszcze przypominamy, że linki do wszystkich nagrań z tego filmu oraz klucz z poprawnymi odpowiedziami znajdziesz w opisie pod filmem. Good luck! Powodzenia na maturach! Zapraszamy Cię do Encjo. U nas dużą uwagę do tego przykładamy, żeby mówić po angielsku, żeby się z tym językiem oswajać, przełamywać. Po to skrupulatnie dobieramy małe grupy o podobnym celu, motywacji, wieku itd. Dołącz do nas stacjonarnie w Bochni lub online. Bye!